Książka Wszyscy jesteśmy dziwni, opowieści o Coney Island w takiej warstwie, jak to reporterzy lubią, konkretu, jest o najbardziej wysuniętej na południe części Brooklynu, o łasze piachu, na której od XIX wieku do dziś powstają cyrki, parki rozrywki i miejsca związane z popkulturą, ale na poziomie metafory jest o tym, dlaczego wszyscy się bawimy, dlaczego jesteśmy inni, dlaczego lubimy się na siebie gapić, czemu inny człowiek nas czasem brzydzi, czasem podnieca, czasem zachwyca, a czasem nam mówi prawdę o sobie. Coney Island obnaża to, co w nas najgorsze i pokazuje to, co w nas najlepsze i pokazuje to w cyrku. W cyrku, w którym największą atrakcją dla jednego człowieka jest drugi człowiek i jego szczególność. I na Coney Island wybrałam się po to, żeby wysłuchać jego anegdot, ale też się dowiedzieć uniwersalnych prawd o naturze ludzkiej. Jest to dla mnie miejsce, które mówi nam coś bardzo ważnego przez naszą nieświadomość, dziecięcość, przez takie treści, na które dorosły człowiek sobie zwykle nie pozwala, a to miejsce jest ich nośnikiem, więc zapraszam Was do cyrku, w których jesteście głównymi bohaterami i gapiami jednocześnie.